Ostatni wywiad. Maria Kaczyńska o mężu, życiu i swoich planach na przyszłość w ostatnim wywiadzie prasowym, jaki udzieliła mediom. Spotykamy się w przestronnych wnętrzach Pałacu Prezydenckiego. Pierwsza dama ujmuje otwartością i ciepłem. Częstuje mnie kawą, sama popija zieloną herbatę. To jeden z wolniejszych dni, kiedy może swobodnie rozmawiać. Na pytanie, czy pan prezydent jest romantyczny? Odpowiedź. Tak, bardzo często dostaję od męża róże. Nigdy nie zapomina o żadnych uroczystościach rodzinnych, rocznicach, datach ślubu, urodzinach, imieninach, czy nawet o święcie kobiet. Pod tym względem jest wielkim tradycjonalistą. Mamy podobne gusta muzyczne. Pamiętam, że gdy się poznaliśmy, bardzo lubił utwory, których i ja słuchałam. Grechutę, Marylę Rodowicz, Ewę Demarczyk. W pewnym okresie mojego życia zafascynowałam się piosenką francuską. Mąż ogromnie lubi Nathalie, Gilberta Becot. Do dziś słuchamy tych wykonawców. Kupiłam mu w prezencie urodzinowym zestaw płyt La vie est une chanson, czyli Życie jest piosenką. Teraz szukam dla niego składanki zespołu Raz, Dwa, Trzy, który wystąpił na koncercie wieczornym z okazji Powstania Warszawskiego. Mężowi spodobał się utwór Jutro możemy być szczęśliwi. Na pytanie, jak udała się uroczysta kolacja z okazji 30. rocznicy ślubu w restauracji Antrakt, czy mąż uprzedził panią o tym wyjściu i czy to była niespodzianka? Odpowiedź. Antrakt zawsze mi się podobał, lubię jego atmosferę. Powiedziałam mężowi, że jeśli chce mi zrobić przyjemność, to możemy w rocznicę naszego ślubu wybrać się tam wieczorem. Poniedziałek był dobrym dniem, nie było tłoku, było miło i spokojnie, czuliśmy się tam bardzo dobrze. Zresztą widać to chyba na zdjęciach. Na pytanie, pan prezydent również robi pani takie miłe niespodzianki? Odpowiedź. Mąż nie tylko mi daje kwiaty, ale jest również bardzo szczodry, jeśli chodzi o prezenty. Obdarowuje mnie przy każdej okazji, zawsze jest to niespodzianka. Mam od męża piękny zegarek, biżuterię, któregoś razu kupił mi piękną torebkę. Zazwyczaj sam wybiera prezenty, ale czasami, gdy nie może zdecydować, radzi się córki. Z niektórymi z nich się nie rozstaje. Lubię bardzo na przykład perełkę na srebrnym łańcuszku, bo jest taka delikatna. Na pytanie, czy popiera pani politykę zagraniczną męża? Odpowiedź. Tak, jestem przekonana, że mąż ma jasną koncepcję odnośnie polityki zagranicznej, którą potrafi krok po kroku realizować. Bajką są opowieści o izolacji Polski ze czasów prezydentury mojego męża. Wskazuje na to choćby liczba wizyt, które odbywamy za granicą i przyjmujemy u nas w kraju. W czasie tych wizyt spotykamy się z serdecznością i sympatią, a mąż prowadzi zawsze dobre i merytoryczne rozmowy. Na pytanie. W jednym z wywiadów powiedziała pani, że nie będzie naśladować ani Danuty Wałęsy, ani Jolanty Kwaśniewskiej. Odpowiedź. A dlaczego miałabym kogoś naśladować? Czy każdy musi kogoś naśladować, by coś pożytecznego zrobić? Jestem po prostu sobą. Dlaczego miałabym się kreować na kogoś, kim nie jestem? Na pytanie, jak scharakteryzowałaby pani swoją strategię działania? Zawsze staram się wspierać słabszych, osoby niepełnosprawne, dzieci, ludzi chorych. Zależy mi również na promocji Polski i polskiej kultury na świecie. W naturalny sposób są mi bliskie sprawy dotyczące kobiet i ich problemów. Stąd moje zaangażowanie w kampanię Matka Polka Pracująca i konferencja na ten temat zorganizowana z pierwszymi damami z kilku krajów. Ostatnio spotkałam się z panią Madeleine Albright i podjęłyśmy decyzję o wspólnym działaniu na rzecz kobiet. Bardzo bym chciała, żeby kobiety w Polsce bardziej dbały o własne zdrowie. Zależy mi na tym, by przekonać wszystkie panie do badań profilaktycznych. Statystyki na świecie pokazują wyraźnie, że wcześnie wykryta choroba nowotworowa, rak piersi czy szyjki macicy jest uleczalna. Na pytanie, czy ktoś pani podsuwa pomysły, czy sama pani decyduje, w którą sferę się zaangażować? Odpowiedź. To życie podsuwa mi problemy, którymi powinnam się zajmować. Nie mam fundacji, więc nikomu nie mogę dać pieniędzy. Mogę natomiast wspierać działalność różnych stowarzyszeń, fundacji, jak również ważne akcje i kampanie społeczne. Wiem, że moje wsparcie pomaga w rozwiązaniu wielu problemów. Na pytanie. Z jakimi prośbami czy problemami zwracają się ludzie do prezydentowej? Odpowiedź.
Otrzymuję wiele listów oraz próśb o wsparcie i patronaty w rozmaitych sprawach. Na wiele z nich trzeba reagować. Prócz tego wspieram inicjatywy kulturalne i naukowe, młode talenty. Są też listy od osób prywatnych, często bardzo osobiste, intymne, nierzadko rozpaczliwe. Analizujemy je, kierujemy do odpowiednich instytucji, prosząc o zainteresowanie się konkretną sprawą czy czyimś losem. Na tyle, ile to możliwe, staram się rozwiązywać problemy. Nie mogę jednak pomagać finansowo, na przykład w spłatach kredytów bankowych, o co bywam proszona. Pytanie. Czy coś Panią zaskoczyło? Zaskoczył mnie list od młodej dziewczyny, samotnie wychowującej dziecko. Korzystała z pomocy rodziców i żaliła się, że nie ma mieszkania. Rodzice co prawda mieli dom, ale zapisali go jej bratu, z którym miała złe relacje. Chciała, żebym pomogła kupić jej mieszkanie lub wybudować dom, a w zamian przysyłałaby mi rachunki. Napisał też do mnie jeden pan, który lubił słuchać śpiewu ptaków. Chciał, żebym kupiła mu magnetofon, aby mógł ten świergot nagrać i posłuchać. Są jeszcze i inne nietypowe prośby, ale nie chciałabym nikogo urazić, opowiadając o szczegółach. To dość oryginalne prośby. Czy korzysta Pani z internetu, poczty elektronicznej? Oczywiście. Zaglądam do komputera, aby sprawdzić pocztę, odpowiedzieć na prywatną korespondencję. Przeglądam wiadomości, interesujące wywiady, ale wynurzenia w blogach mnie nie interesują. Zajmują mnie nowości publicystyczne i muzyczne. Czasami dzwoni do mnie córka, by zwrócić moją uwagę na coś ciekawego, co ukazało się na którymś z portali. W komputerze mam też posegregowane zdjęcia rodzinne oraz te z licznych spotkań i oficjalnych podróży. Na pewno ma Pani ochotę zapytać, czy czytam opinie internautów. Pytanie. A czyta je Pani? Odpowiedź. Rzadko, ponieważ wiele z nich uważam za krzywdzące i niesprawiedliwe. Gdybym wszystko brała do serca, to nie miałabym chęci ani zapału do jakiegokolwiek działania. Na pytanie. Podobno lubiła Pani robić zakupy, chodzić do teatru, spacerować, spotykać się ze znajomymi. Jak w związku z tym radzi sobie Pani w sytuacji bycia pierwszą damą? Czy nadal znajduje Pani czas na ulubione zajęcia? Odpowiedź. Która z nas nie lubi spacerować, spotykać się ze znajomymi, bywać w teatrze, filharmonii czy pójść do kina? Teraz mam więcej ograniczeń, ale od czasu do czasu udaje mi się wyrwać. Gdy jest jakaś wolna chwila, odwiedzam przyjaciół, idę na spacer, wpadam do sklepów, do których kiedyś chodziłam, gdzie mnie znają i nikt się nie dziwi na mój widok. Są różne sytuacje. Czasami kupuję komuś prezent, innym razem szukam czegoś dla siebie. Od czasu do czasu kupuję sobie garsonkę, czy jak ostatnio płaszczyk. Są tam też indyjskie sklepy, gdzie można dostać jakiś oryginalny dodatek. Zaglądam również do księgarni. Pytanie. Ma Pani jakieś kobiece słabości? Odpowiedź. Lubię buty i torebki dobrane do stroju. Mam słabość do kolorystycznego dopasowywania rzeczy, aby wszystko razem ładnie ze sobą harmonizowało. Pytanie. Czy korzysta Pani z porad stylistów? A są tacy? Nie mam stylisty, kieruję się własnym gustem, ale czasami radzę się bliskich mi osób. Pytanie. Jak odnosi się Pani do programów satyrycznych, takich na przykład jak Szymon Majewski Show, w którym parodiowano pierwszą damę? Odpowiedź. Nie mam czasu na ich oglądanie. Kiedyś widziałam urywek programu i ze zdumieniem dowiedziałam się, co wniosłam na pokład samolotu lecącego z prezydentem do USA. Musiałam zareagować. Te kanapki i jaja na twardo, z którymi rzekomo weszłam do samolotu, przesłałam panu Majewskiemu wraz z listem, aby nie nakruszył. Docenił tę przesyłkę i w rewanżu otrzymałam od niego bukiet kwiatów i podziękowanie. Zareagowała pani z dystansem i dużą dozą poczucia humoru. Odpowiedź. Majewski też zareagował dowcipnie. Potem była tego kontynuacja, bo przy innej okazji otrzymaliśmy od sympatycznego pana Szymona słoik miodu bez łyżki dziegciu. Pytanie. Ma pani okazję spotykać pierwsze damy? Która z nich ujęła panią szczególnie? Na co zwróciła pani uwagę w kontaktach z Ludmiłą Pudin, która w młodości gościła w Polsce? Odpowiedź. Wielokrotnie spotykałam się z panią Kateryną Juszczenko, Laurą Busch, Ewą Koller, Sandrą Rolfs.
Na ogół są to spotkania tak zwane bilateralne, ale widujemy się też przy innych okazjach, na przykład konferencji, patronatów, uroczystościach państwowych. Zawsze są to miłe spotkania. Panią Ludmiłę Putin poznałam natomiast podczas uroczystości otwarcia Domu Polskiego w Petersburgu. Było to krótkie, sympatyczne spotkanie, przy okazji którego dowiedziałam się, że była ona już w Polsce na praktyce studenckiej w Kortowie koło Olsztyna. Pomyślałam sobie, gdyby przyjechała do Polski, to organizując dla niej program wizyty, na pewno zawiozłabym ją do Kortowa, żeby zobaczyła miejsce, w którym kiedyś sadziła róże. Pytanie. Rozmawiałyście, panie, na temat stosunków polsko-rosyjskich? Odpowiedź. Rozmawiałyśmy o tym, że ludzie powinni być dla siebie przyjaźni, świat otwarty, a współpraca partnerska. Pytanie. Czy czuje się pani kobietą sukcesu? Odpowiedź. Odczuwam satysfakcję, jeśli mogę zrobić coś dobrego i to coś mi się udaje. Czasami marzę, by oderwać się na chwilę, uciec gdzieś od zgiełku codziennych spraw, poleżeć pod moją gruszą, ale nie na długo. Nie potrafiłabym zrezygnować, jeśli wiem, że ktoś czeka na moją pomoc.